powstała książka. Pierwsza, warstwa podstawowa. Ach, no właśnie. Doszło prosto i nieprosto, ale tak naprawdę to... Chciałoby się zapytać, znaczy tak mi się wydaje, że pewnym takim trochę przedłużeniem tego pytania jest, albo może zaraz paść, albo uprzedzam, jest to pytanie o związek mojej pracy z pisaniem. To ono jest niewątpliwie, natomiast tak, no dobra sprawa, ja jestem tym pokoleniem tego szczęśliwego jeszcze chyba rocznik 80. i wcześniej, trochę później też, kiedy nie wtedy było się przyznać, że w szkole podstawowej pisały się wiersze. No ja tak właśnie robiłem. Dzisiaj to już chyba trochę wstyd. Więc tak właśnie to wyglądało, to takie pierwsze próby czegokolwiek tam utrwalania. Potem na studiach trochę w kierunku prozy poszedłem, ale to prozy, czyli takie jednostronicowe teksty, więc jakaś ta potrzeba tego pisania we mnie była obecna. Ale potem przyszła właśnie taka nomen omen proza, tyle że życia, czyli zarabianie, mówiąc krótko, pieniędzy. Nie mam tu na myśli trwałego kapitalizmu, tylko po prostu normalnego życia, kiedy to pisanie, ta potrzeba pisania gdzieś tam została we mnie uśpiona, aż do pewnego momentu przed kilku laty, kiedy to otrzymałem pewne zlecenie, w ramach którego musiałem spotkać się z kobietą jedną. No i podczas tego spotkania okazało się, że to nie tylko jest kobieta, ale bardzo znana pisarka, o czym nie wiedziałem jako wtedy jeszcze, przed spotkaniem. No i tak właśnie sobie rozmawialiśmy na tym spotkaniu, tak w zasadzie to, o tej sprawie, co mnie to tam wyzwanie, no tak powiem, przygoniło do niej, to najmniej, najwięcej o tym pisaniu sobie tak rozmawialiśmy. A tak to się zbiegło w tym czasie z takimi moimi chyba wewnętrznymi jakimiś takimi rozterkami, bo myślałem sobie, że parę osób już tam mówiło mi, że chyba całkiem nie najgorzej udaje mi się formułować myśli na papierze. I tak sobie zacząłem myśleć, ponieważ tak już się ustawiam w takim wieku, że coraz częściej to raczej w kierunku trumny niż kołyski patrzę, że może by tak było głupio jednak to życie przeżyć, mając jakieś takie, nieskromnie powiem, talent czy zdolność pewną, tak i jakoś tego nie rozwijając. No i tak, mając tam tylko ponad 40 lat, sobie zacząłem myśleć, może by coś znowu napisać i tak dalej. No i potem to spotkanie z tą panią pisarką było pewnym przełomem, który mi popchnął i kopnął w tym kierunku, że dobra, no to wracamy do tego, co było kiedyś. No to o czym będę pisał? No o tym, co dam najlepiej, no bo to się najłatwiej pisze, w tym sensie, że nie muszę wyszukiwać informacji, za dużo wymyślać, tak naprawdę muszę tylko trochę przekombinować, żeby prawdziwi bohaterowie nie znaleźli się na kartach tej strony, bo jest takie, czy było takie ryzyko. No i mamy w ten sposób tę pierwszą książkę, która no niestety nie doczekała się kontynuacji, a ta kontynuacja jest niezbędna, bo dokańcza wątki, które się w tej książce zaczynają, natomiast ten raczej jest samodzielną opowieścią, ona powstała no już tam trochę później, kiedy wydawca stwierdził, że wydamy sobie coś innego niż opowieść o prywatnym detektywie, bo tu jest prywatny detektyw, a tam jest komisarz, nie prywatny, tylko państwowy. Można odużyć? Jestem żywym przykładem, że można i to całkiem wygodnie, proszę pani, żyć. No, no tak, można, no, można. Może niektóre są takie, że no... Trzeba jeszcze sobie gdzieś dorobić, tak? Książki pisać. Nie, no można, nie? Aczkolwiek pan, na tym etapie pisania książek to nie jest zarabianie, tylko wyrabianie sobie mniejszej ilości czasu. Da się, to wie pani, tak, to jest trochę pytanie takie do zasadzie każdego właściciela jakiejkolwiek firmy, tak? Tak, zwłaszcza jednoosobowej. Czy z tego wspomnianego przeze mnie wcześniej zakładu fryzjerskiego można żyć, tak? Pewnie niektórzy dokładają do tego, albo tam różnie mi się wiedzie, tak? Od różnych czynników to zależy. Podobnie detektywi też pewnie jest tak, że w niemałej części to bywa różnie. No i jakoś tak mi się ułożyło, że nie narzekam. Tak pewnie można by było żyć lepiej z tego, ale ja żyję na takim poziomie, który odpowiada. Faktem jest, że spora część moich kolegów po fachu i koleżanek to są byli czyli funkcjonariusze, czy tam policji, czy innych służb, którzy mają emeryturę, więc już ten chleb mają. To pora, potem jeszcze na masło i na szynkę, tak? No to ja i ten chleb też muszę sobie sam, że tak powiem, z rynku wyszarpać i mówiąc krótko zarobić. Nie mam tego komfortu, że jak nie będę miał klienta, to na ten właśnie wspomniany przed chwilą chleb zarobię, no nie. To jest, no...